Tutaj trener Kasperczak na pewno chce, aby ta druga linia Wisły była jak najlepsza. Trudno mieć pretensje do dwóch rozgrywających, do Stronka czy do Szymkowiaka. W związku z tym stara się zmieniać tych ofensywnych, bardzo ofensywnych w wykonaniu Wisły bocznych pomocników. Mecz rozpoczęli Wiślacy i od razu prawą stroną Baszczyński, Gorawski. Mariusz, to twoi dobrzy znajomi. Chorzowska prawa strona w drużynie. Do spelu i oto 25 sekunda po zagraniu Gorawskiego. Brasilia strzela bramkę dla Wisły. No, w sekundzie. Pierwszy gol Brasilii w tym sezonie. Zobaczymy. Nie jest tajemnicą, że piłkarze z Katowic zdecydowanie lepiej sobie radzą wtedy, kiedy pierwsi strzelają bramkę. No i Wisła. Kontra trójką, czwórką piłkarzy. Pokazuje się Żurawski jeszcze szerzej lewą stroną. Brasilia, Żurawski, mija Tkocza i 2-0. Ósma minuta, ósma sekunda. Drugi gol dla Wiślaków. Maciej Żurawski. Myślę, że tutaj głównym błędem zespołu z Katowic było to, iż za łatwo Tomek Frankowski mógł sobie przyjąć tą... Strong. Pokazał się Żurawski. Żurawski już w polu karnym. Żurawski i 3-0 Tomasz Frankowski. 36 minuta. Trzeci gol dla Wiślaków. Żurawskiego według mnie za dużo swobody pozostawiają i Żurawskiemu, i Frankowskiemu obrońcy do spełu. Czuł widu, który teraz traci piłkę w środku. Szansa dla Wisły. Szymkowiak. Podanie do Żurawskiego. Wychodzi Tkocz. 4-0. 76 minuta właśnie się rozpoczęła. Maciej Żurawski. Katowiczan. Doskonałe podanie do Maćka Żurawskiego. On dopełnia w zasadzie formalności, bo jak patrzy się na sytuację, po których on zdobył... Sperczak dziś wyjątkowo chyba oszczędził gardło. Wszystko dla jego zespołu układało się po myśli od początku. No a koniec wieńczy dzieło. Jeszcze raz ostatnia akcja w tym meczu, bramka Mirosława Szymkowiaka, 5-0, prawdziwy pogrom Katowic.